Świat Polska. Sharon Stone podbija serca Polaków. Świat polskiej polityki zdominowała Sharon Stone, która od 21 października jest gościem 13. szczytu laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w Warszawie. Aktorka, która odbierze Nagrodę Pokoju, przyznawaną osobom ze świata kultury i rozrywki za ich działania dla pokoju bezpośrednio na Twitterze, dzieli się z opinią publiczną swoimi spostrzeżeniami. To tutaj zaangażowana we wspieranie osób dotkniętych HIV i AIDS gwiazda trafnie zauważa, że jest w kraju, w którym normą jest wykształcenie średnie, 90% społeczeństwa, a o wykształcenie wyższe zabiega 50% młodych ludzi. Sharon Stone skorzystała z zaproszenia marszałek Ewy Kopacz i odwiedziła obradujący właśnie Sejm Rzeczpospolitej. Była też gościem specjalnym uroczystej kolacji noblistów. To tutaj miał przyjemność rozmowy z aktorką najbogatszy Polak Jan Kulczyk, który na kolacji pojawił się w towarzystwie córki i były prezydent i działacz legenda NSZZ Solidarność Lech Wałęsa. Atrakcyjna kobieta wzbudza powszechne zainteresowanie, a nawet jest powodem wielkiej lotniskowej kompromitacji Lecha Wałęsy. To dla niej, jak donosi Fakt, były prezydent dopuścił się kontrabandy na Heathrow i usiłował przemycić w walizkach 6 litrów wyśmienitego szampana, którego aż 4 butelki otrzymał podczas londyńskiej premiery filmu o sobie w reżyserii Andrzeja Wajdy. Szampan, który do Polski dotarł dzięki poczcie dyplomatycznej, został otwarty na raucie noblistów. Lech Wałęsa najważniejszą lampkę wychylił w towarzystwie gwiazdy Hollywood. Byłemu prezydentowi, jak twierdzą media, szalenie zależało na spotkaniu z Sharon Stone. Mój serwis.blogspot.com